Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Bliski Wschód. Ze mną jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw właśnie tego regionu świata. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam Państwa. 14 września 1982 roku zmarł Bashir al-Dżumail, libański polityk, maronita, dowódca wojskowy, właściwie były prezydent Libanu. Jest to o tyle ważne w kontekście obecnych wydarzeń politycznych, ale gdybym mógł Cię poprosić właśnie, bo jest ta rocznica, o której też tutaj do mnie napisałeś, wspomniałeś, kim był prezydent Bashir? No cóż, Bashir, Sheikh Bashir, to jest postać, która, jeżeli patrząc na libańską politykę, do dzisiaj wzbudza wielkie kontrowersje, chociaż 40 lat minęło od jego zabójstwa, ponieważ zginął w wyniku zamachu bombowego. Bomba była podłożona w jego kwaterze głównej w dzielnicy Ashrafia w Bejrucie. Zamachu dokonał chrześcijanin Habib Shartouni, zwolennik Syryjskiej Partii Narodowej. Bashir Jamal pewnego rodzaju, są tak jakby kilka opowieści o tym człowieku, mianowicie jedna jest taka, że to był polityk, który stanął w chwili próby, kiedy to istnienie Libanu stanęło na włosku w związku z sytuacją wewnętrzną. Później przez te lata tak właściwie wyewoluował kult 35-letniego polityka, który pochodzi z bardzo ważnej, kluczowej wręcz rodziny dla historii libańskich chrześcijan w XX i XXI wieku. A oczywiście szereg różnych aneksów później jest dopisywanych do tej postaci. Kolejne śmierci przede wszystkim członków klanu Jamal, którzy są albo likwidowani przez najprawdopodobniej syryjski wywiad, albo gdzieś są dalej aktywni w polityce, ale no nie spełniają pewnych pokładanych w nich nadziejach. Jeżeli mówić o Bashirze Jamalu, to trzeba przede wszystkim wspomnieć o ojcu. Na Bliskim Wschodzie wszystko jest zawsze w rodzinach, wszystko jest zawsze w tych szerszych kontaktach, koneksjach i polityka bliskowschodnia trochę tak zawsze przypomina politykę z pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy to są wielkie klany, rodziny, familie, domy i to jest dalej aktualne na Bliskim Wschodzie i tak trzeba tak na Bliski Wschód trzeba patrzeć, że mniej ideologii, a więcej jakichś grup interesu. Niemniej ojciec Bashira Jamala, Pierre, był niezwykle ważną postacią, to znaczy, tutaj się cofnę troszeczkę do pierwszych dekad XX wieku, kiedy to Liban kształtował się po pierwsze terytorialnie, jak i też sama koncepcja Libanu się kształtowała. No i też to było bardzo żywe, jeśli chodzi o szczególnie maronitów, czyli libańskich katolików i jak ta przyszłość ma wyglądać. To znaczy Pierre Jamal założył formację, która no nie jest zbytnio w naszych czasach chwalebnie interpretowana, to znaczy założył organizację pod tytułem Falanga. To jest no, wzorce lat 30. z Europy wzięte i trochę przeniesione na Bliski Wschód, więc tutaj nie muszę tłumaczyć, jakie to ma konotacje, chociaż zawsze trzeba pamiętać, że na Bliskim Wschodzie no, pewne pojęcia faszyzmu czy też nazizmu, one nie do końca występowały albo też nie do końca mogły się sprawdzać w tamtejszych realiach. Niemniej Pierre Jamal był taką postacią, która no, odpowiadała na pewnego rodzaju zapotrzebowanie, mianowicie Francuzi wykroili coś takiego jak Liban z obszaru Wielkiej Syrii, no i powstało podstawowe pytanie, kim my jesteśmy. I maronici mieli propozycję, kim my jesteśmy, mianowicie maronici odwoływali się do dziedzictwa fenickiego, to znaczy próbowali w pewien sposób odtworzyć naród fenicki, coś co się rozpłynęło w dalekiej starożytności. No i to zasadniczy temat, to znaczy duża część maronitów nawet i do dzisiaj uważa, że nie są Arabami, tylko Fenicjanami. Niestety ten projekt, nazwijmy to odrzucenie arabskiego dziedzictwa, a przede wszystkim językowego, się nie powiódł w związku z tym, że ten język fenicki nie został odtworzony. W mieście Byblos archeolodzy odnaleźli szereg różnych archeologicznych, doniosłych rzeczy, takich jak sarkofagi królów tego miasta z czasów starożytności, ale nie udało się odtworzyć tego języka. Tak więc brak odtworzenia języka fenickiego automatycznie spowodował pewnego rodzaju problem, że chrześcijanie, którzy chcieli się oddzielić, nazwijmy to, chcieli cofnąć czas o te 1400 lat i tak jakby stworzyć odrębny naród wokół własnego wyznania, poparty oczywiście jeszcze językiem, no nie udało się to. I to jest ścisła inspiracja tym, co się działo po sąsiedzku, to znaczy w Palestynie,
ponieważ też nigdy nie możemy zapominać o tym, że to, co Żydzi zrobili w Palestynie, czyli że stworzyli tak jakby naród na nowo, plus Żydzi, którzy przyjeżdżali z całego świata, nauczyli się języka hebrajskiego i odtworzyli ten język w nowoczesnej formie, no to było pewnego rodzaju wzorcem właśnie też dla środowiska Piera Gemayela, który później już w latach 40., 50., 60. no był czołową postacią libańskiego życia politycznego i czołowym, jednym z ważniejszych tak jakby oddolnych szejków środowisk chrześcijańskich maronickich, które były skupione głównie w miejscowości Bikfaya na wschód od Bejrutu, ale które z czasem osiągały też dość duże znaczenie przede wszystkim w górach Libanu i też bardziej na północ, tam w tym całym mateczniku społeczności maronickiej. Natomiast Bashir Gemayel oczywiście tutaj jako postać miał ułatwioną drogę do kariery, co jest z jednej strony błogosławieństwem, a z drugiej strony wielkim przekleństwem Bliskiego Wschodu, że tam nie jest ważne, co się umie, czy też co się osiąga, tylko ważne, z kim się jest, skąd się jest. Bashir Gemayel jako najmłodszy syn Piera Gemayela, no miał z jednej strony ułatwione funkcjonowanie, to znaczy bardzo szybko wszedł w życie polityczne Libanu. Dość ostro stanął naprzeciw pewnym realiom, to znaczy jak wielu obserwatorom, nazwijmy to, ale może nie fachowcom, ale obserwatorom, wydaje się, że Liban do 1975 roku był spokojną Szwajcarią Bliskiego Wschodu, no to Liban był Szwajcarią Bliskiego Wschodu, ale nie było żadnego spokoju. Przede wszystkim w 1958 roku Amerykanie musieli interweniować, żeby nie doszło do pierwszej wojny domowej. Klan Gemayelów stał na stanowisku no, silnej pozycji chrześcijan w tym kraju, no i dość mocno zwalczającej wpływy przede wszystkim naserowskie, czyli ówcześnie żyjącego i funkcjonującego prezydenta, charyzmatycznego prezydenta Egiptu, Gamala Abdel Nassera, który no, swoim wpływem rozciągał się na cały Bliski Wschód, tym też na Liban. No i też rodzina Gemayel stała przeciwko tendencjom panarabskim, czy też prosyryjskim. I to jest tak jakby istota pewnej sprawy, która do dzisiaj jest pamiętana szczególnie wśród młodzieży w Libanie, jako że Bashir Gemayel był tym człowiekiem, który no, stanął naprzeciwko zagrożeniom płynącym z zewnątrz. Przede wszystkim chodzi o wpływy syryjskie, czy też przede wszystkim o kwestię palestyńską, ponieważ w 1975 roku, kiedy to doszło do potężnej eskalacji napięć z Palestyńczykami, coś co zainicjowało pierwszą wojnę libańską, no to akurat właśnie środowiska Bashira Gemayela i też sformułowana przez Gemayela Kuwait Libnaia, czyli siły libańskie, no stanęły naprzeciw zagrożeniu. Natomiast oczywiście, zdaniem części historyków, jak i też komentatorów, sam Bashir Gemayel był odpowiedzialny za eskalację napięć z Palestyńczykami. To już zostawmy na kiedy indziej. Natomiast ważne jest to, że Bashir Gemayel był człowiekiem, który zintegrował chrześcijan, nie tylko maronitów, ale też w ogóle chrześcijan w Libanie wobec określonego zagrożenia, jakim była obecność palestyńska w tym kraju. No, Liban stał się mimowolnie miejscem, w którym to kolejny rozdział konfliktu izraelsko-arabskiego się rozgrywał, to znaczy po tym, jak w 1970 roku król Hussein wyrzucił Palestyńczyków z Yasserem Arafatem, którzy chcieli go obalić i przejąć Jordanię. Ci Palestyńczycy trafili do Libanu i z terytorium Libanu, szczególnie z południa, no prowadzili swoją wojnę z Izraelem. Coś, co szczególnie po 1974 roku narastało. No i sytuacja była tak zaogniona w pewnym momencie, że zarówno Libańczycy, jak i też Izraelczycy mieli dosyć tej sytuacji. To znaczy, jeżeli Izraelczycy mieli dosyć tej sytuacji, to jest całkowicie zrozumiałe, tylko że nie wszystkim Libańczykom wypada o tym mówić, że akurat mieli dosyć tej sytuacji, ponieważ jest to bardzo ważna sytuacja, mianowicie skoro już Maronici są częścią świata arabskiego, to też muszą mówić tak jak reszta nakazuje, czyli przynajmniej zachowywać oficjalną sympatię propalestyńską. Natomiast kiedy wybuchła wojna, albo kiedy się rozpełzła wojna domowa, to Bashir Gemayel sformował najpotężniejszą formację, no i też był przywódcą, który był w stanie kontrolować to. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj wspomniałem o tym, że Gemayel był krwawym szejchem. No tak,
Tak się trzyma władzę na Bliskim Wschodzie. Wyeliminował fizycznie kilku swoich przeciwników z obozu chrześcijańskiego. Doszło do kilku dość brutalnych zdarzeń, w których to nawet całe rodziny ginęły w wyniku ataków wewnątrz chrześcijańskich. Natomiast Jamal był postacią, która no, w pewien sposób, trochę tak jak dzisiaj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, skupił na siebie uwagę mediów, skupił na siebie uwagę świata, skupił na siebie pewnego rodzaju nurt, jak i też i określoną walkę polityczną, która no w pewnym sensie była kluczowa, jeśli chodzi o istnienie Libanu, z tego względu, że po pierwszych starciach z Palestyńczykami dołączyli do całej wojny Syryjczycy i to już spowodowało o wiele większe zaognienie całej sytuacji wewnętrznej w Libanie. No i też bardzo szybko polaryzację i krystalizację, że zarówno dla Yasera Arafata, czyli lidera OWP, jak i też dla Hafeza al-Assada, syryjskiego prezydenta, Bashir Jamal był wrogiem numer jeden. I dlatego też nieprzypadkowo Jamal w ten sposób, chociaż zdaniem niektórych historyków, to sami chrześcijanie zaprosili Syryjczyków, środowisko Jamala zaprzecza temu. Naturalnym było to, że Jamal szukał innego rozwiązania, jakim było przede wszystkim kontakty z Izraelem. I to jest coś, co tak jakby rozpocząłem ten wywód odnośnie tego, że Maronici w pewien sposób byli zainspirowani osiągnięciami żydowskimi w Palestynie, a później też w Izraelu. Trzeba pamiętać o tym, że Liban no, był częścią tej całej koalicji arabskiej, antyizraelskiej, ale to był tylko częścią formalnie z tego względu, że no, nie było możliwości wyplątania się z całej tej sytuacji. Do Libanu przyszło w 1948-1949 roku ponad 100 tysięcy Palestyńczyków i jako uchodźców i do dzisiaj ci ludzie w większości mieszkają w obozach dla uchodźców i nawet kilka tygodni temu patriarcha kościoła maronickiego Bashir Butros-Raj powiedział, że już jest koniec, że już ci ludzie muszą opuścić ten kraj, no bo to już jest sprawa destabilizacji wewnętrznej, no i też kosztów. Natomiast jego układy, Bashira Jamala, układy z Izraelem pozostają tematem dość mocno wstydliwym. To znaczy wstydliwym na pewno dla dużej części Libańczyków. Ja akurat właśnie w Libanie zauważyłem to, że no, pewne zdjęcia z Izraelczykami są pochowane głęboko w szafach czy gdzieś na strychach, no bo to jednak jest temat, który dopóki się nie ustabilizuje relacji świata arabskiego z Izraelem, no to dalej te zdjęcia będą pochowane, ale samego konfliktu nigdy nie było takiego, no i to Izrael był pewnego rodzaju sojusznikiem, który no bardzo pomógł chrześcijanom w Libanie, jak i też no stał powiedzmy na straży pewnej wizji Libanu, to znaczy Libanu, który na pewno nie był zdominowany przez Syryjczyków i przez siły proislamskie, czy też promuzułmańskie. To akurat było bardzo ważne, chociaż jeszcze na tym etapie wojny, czyli mniej więcej do 1982 roku, nie możemy mówić zbytnio o ekstremizmie muzułmańskim. On się dopiero pojawił później, kiedy to projekt palestyński został zastąpiony projektem irańskim, no ale to już jest inna opowieść i inna sprawa. Tak właściwie Bashir Jamal tego nie dożył. Natomiast tutaj, co jest niezwykle warte do skomentowania, to jest to, że w 1982 roku Izrael rozpoczął operację Pokój dla Galilei, czyli w pewien sposób najechał na Liban. Pierwotnie miała być ta operacja skupiona głównie na terytorium południowego Libanu, czyli tam, gdzie się znajdowały bazy i obozy dla uchodźców palestyńskie. Okazało się, że Ariel Sharon miał inną wizję i dojechał do zachodniego Bejrutu, to znaczy, ponieważ Bejrut w przeciwieństwie do Berlina jest tak podzielony, że zachodni Bejrut jest muzułmański, wschodni chrześcijański, analogicznie też do poziomu i do standardów życia w pewien sposób to też jest to same. Natomiast Izraelczycy dojechali do zachodniego Bejrutu, czyli do muzułmańskiego Bejrutu, no i okazało się, że Bashir Jamal ma dziwną reakcję, to znaczy okazuje się, że Bashir Jamal oczywiście pomaga Izraelczykom, ale w sposób bardzo umiarkowany i bardzo chłodny. Coś, co później okazało się być wielkim problemem, ponieważ ówczesny premier Izraela, Menachem Begin, zresztą pochodzący z Polski, który zdaniem biografów, cytuję, no, był bardzo sceptycznie nastawiony do Maronitów jako do katolików, bo miał pewne doświadczenia z katolickiej Polski i nie za bardzo tutaj te układy z Izraelczykami już na samym, już,
już na samym miejscu się układało. Przede wszystkim chodziło o to, że Beginowi zależało na tym, żeby Liban podpisał od razu traktat pokojowy z Izraelem. Bashir Jamal, który no, w pewien sposób dzięki tej izraelskiej protekcji został prezydentem Libanu 23 października 1982 roku, jednak wymigiwał się od kwestii podpisania jakiegokolwiek porozumienia z Izraelczykami, twierdząc, że no, to musi zatwierdzić parlament. Parlament w realiach wojennych jest, no, nie może się zebrać, też jeszcze trzeba było zgody innych państw arabskich. No, generalnie Izraelczycy uznali, że on kręci. I w sumie słusznie uznali, ponieważ Bashir Jamal, w przeciwieństwie do jego krytyków, którzy go oskarżają o to, że był izraelskim szpiegiem, czy też agentem Mossadu, czy też jakimś, nazwijmy to, lokajem Izraela, no generalnie zauważył jedną rzecz, że jeżeli Palestyńczycy opuszczą Liban, jeżeli razem z Izraelczykami siły libańskie wyprą Syryjczyków, to tak właściwie Izrael na terytorium Libanu pozostaje gościem nieproszonym. No i też, co jest bardzo ważne, że wtedy bardzo ważną funkcję w administracji amerykańskiej pełnił Emir Habib, czyli Libańczyk z pochodzenia, i to też powodowało to, że Libańczycy no, mieli takie jakby no, lepsze dojście do Reagana niż to by się, niż, no, po prostu mieli dobre dojście do Reagana. Natomiast sytuację popsuł właśnie ten zamach, który był przeprowadzony na Bashira Jamala, ponieważ okazało się przede wszystkim, że cała ta misterna konstrukcja była oparta tylko na charyzmie i na autorytecie jednego człowieka, ponieważ w chwili śmierci Bashira Jamala Izraelczycy zostali w Bejrucie tak właściwie no nie wiadomo po co, ponieważ ich projekt się zawalił. Brat Bashira, kolejny prezydent zresztą, Amin Jamal, odżegnał się od kontaktów z Izraelczykami, najprawdopodobniej przestraszony tym, żeby nie podzielić losu brata. I no i tak właściwie Izraelczykom projekt, pomysł polityczny na Liban się skończył, ale też niestety samym Libańczykom również, ponieważ wtedy doszło do kolejnej 8-letniej fazy wojny, już teraz naprawdę domowej, pomiędzy różnymi frakcjami politycznymi czy też religijnymi. No i tak właściwie ten projekt Libanu, który by zakładał właśnie przede wszystkim okcydentalizację, jak i też pewnego rodzaju nowoczesność, jak i też duży wpływ przede wszystkim chrześcijan w tym Libanie, to nie było postaci, która mogłaby cały ten projekt pociągnąć, jak i też nie było politycznych okoliczności ku temu. No i też przeszłość powiązań z Izraelem powodowało to, że wraz z wzrostem antyizraelskich i antyzachodnich nastrojów spowodowanych między innymi przez wzrost stron szyickich, takich jak Hezbollah i Amal, no, siły libańskie, jak i też stronnictwa Bashira Jamala, tak właściwie nie odegrało żadnej znaczącej roli w następnych latach, pomijając oczywiście krótką wojnę domową z obozem prezydenta Ayuna, czyli wojnę pomiędzy chrześcijanami w 1989 i 90 roku. Tak więc cała historia w pewien sposób teraz zatacza koło, to znaczy po 40 latach będą kolejne wybory prezydenckie. W Libanie wybory prezydenckie odbywają się w sposób parlamentarny. No i zdaniem wielu ma szansę wygrać te wybory tak jakby no, najbardziej zaufany, prawa ręka Bashira Jamala i też człowiek najbardziej wręcz zaufany właśnie temu stronnictwu, jak i też zwolennikom Jamala, czyli Samir Dżadża, który no, obiecuje w pewien sposób kontynuację dzieła Bashira, który no tak jakby na plecach, znaczy na plecach, na tym resentymencie, tym wspomnieniu Jamala, no chce uzyskać władzę, no bo już tak właściwie w wyborach parlamentarnych z maja tego roku okazało się, że no jednak wpływy i pamięć o Bashirze Jamalze jednak przekładają się w sposób konstruktywny na politykę i dlatego też trzeba obserwować sytuację, która będzie w październiku w Libanie, chociażby w związku z tym, że no, zdaniem części libańskich obserwatorów może być kontynuacja tego, co zostało przerwane w sposób bardzo brutalny 40 lat temu, czyli próba stworzenia nowoczesnego Libanu, który to będzie jednak częścią świata zachodu, a nie upadłego wschodu. Dzisiaj pogadankę o Bliskim Wschodzie właśnie w kontekście libańskim. Bardzo dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.